doberek, witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym daily vlogu. Jak widać, jestem na łonie natury z dzieciakami. Niech się trochę przewietrzą. Postanowiliśmy dzisiaj zrobić sobie taki lazy dzień. Poszłam tylko doładować prąd i gaz. Dzieciaki sobie jakieś tam pobrały, tam jeden lizaka, a drugi coś tam. I tak, Misiek mówi, nie gotujmy dzisiaj. Zresztą my jeszcze mamy szaszłyki z wczoraj, których nie wstawialiśmy do piekarnika, bo dużo tych szaszłyków wyszło. To sobie zostawimy na później. A jeszcze obiecaliśmy dzieciom dzisiaj, że zabierzemy ich do McDonalda. To znaczy tak, Max to on nie lubi jedzenia z McDonalda. Brawo, super. On tylko jedynie... Ty lubisz, tak. No i dlatego obiecaliśmy ci, bo ładnie pisze alfabet, więc no to w taką nagrodę. A Max to lubi tylko lody z McDonalda, te z automatu. Ja też je w sumie lubię. Lody and McDonald's and drinks. And drinks, tak, Coca-Cola. My bardzo rzadko chodzimy do McDonalda. Wiem, że jest tam shitowskie jedzenie, ale kochani, no czasem, wiecie co, nie zawsze, od czasu do czasu można sobie raz na pół roku, czy tam raz do roku wyjść do takiego McDonalda. Ja sobie dzisiaj wezmę może jakiegoś Legend, taką kanapkę. Nie wiem, co tam w ogóle teraz mają, co serwują. Ja lubię na przykład z kurczakiem i... No, z kurczakiem i z bekonem lubię. Dzisiaj sobie pozwolę na mięso. A wczoraj zjadłam tylko jednego szaszłyka, bo ja tego mięsa mniej teraz jem. Za to, kochani, zrobiłam sobie sałatkę wczoraj. No, także obiadu nie muszę gotować. Mam wolne ręce, super. No i co chciałam powiedzieć? Malutka sobie ładnie śpi w wózeczku. Zasnęła, bo takie świeże powietrze. Tutaj żywej duszy nie ma dzisiaj. Wszyscy siedzą w domu i odpoczywają. Dobra, nic, widzimy się później. Zobaczcie, co sobie Hania wybrała. Tak? To jest taki lollipop Peppa Pig, tak? Open. Open the lollipop, okej. Okay. I can't drink it. Co ty masz? Co to jest? This is the painting thing when you put it here and then put it on my mouth. Aha, to taki ala pędzelek, ale to jest taki lizaczek. Niby do malowania, ale to jest do jedzenia. Aha. There's a powder. Taki powder tutaj jest. Yes. Taka ala farba, aha. No dobra. O, co to tam? No hej, już jestem. Już mam w miarę ogarniętą chałupę. Dzieci zaangażowałam do sprzątania, wiecie, żebym nie robiła wszystkiego sama. Teraz sobie drzemkę robią, bo trochę się wykąpały. Ja bardzo lubię, kiedy się kąpią gdzieś tak, wiecie, po południu, a nie wieczorem, bo wieczorem to już się spać chce, już człowiek taki umęczony, wiecie. Lepiej tak za dnia. Sama też się wykąpałam trochę. Włosów nie myłam, włosy mam z wczoraj, z wczorajszego farbowania, tak to wygląda za dnia. Sami ocencie ten kolor, mnie się naprawdę bardzo, bardzo podoba. Nie to, żebym zaraz wpadała w jakiś samozachwyt, bo ja nie jestem taka, ale rzeczywiście kolor mi się bardzo podoba, jest bardzo naturalny. Słuchajcie, z czym ja jeszcze do Was dzisiaj przychodzę? Po pierwsze, chciałabym Wam się pochwalić, bo ostatnio nie nagrywałam filmów, pokazywałam Wam tylko laurki, jakie dostałam od dzieci na Dzień Matki, jakie zrobiły w szkole. No, nic tak nie cieszy, jak dziecko, które przyniesie laurkę dla mamusi, czy to na urodziny, czy na jakiś właśnie Dzień Matki, czy w ogóle, no. Ale zobaczcie, co dostałam. Co dostałam od dzieci. I od taty, tak? Od tatusia i od dzieci. Zobaczcie, taką piękną filiżankę dostałam z napisem Mother. Tutaj na tym talerzyku też pisze Mother. Tak ładnie wygląda, ładnie się prezentuje. To jest cieniusieńka, prawdziwa porcelana. Wszyscy wiedzą, że ja uwielbiam porcelanę, prawdziwą chińską porcelanę. To jest prawdziwa porcelana. Już miałam okazję pić herbatę w tej filiżance. Smakuje wyśmienicie, wyborowo, naprawdę. Jestem mega, mega happy, super prezent. Jestem naprawdę bardzo, bardzo mile zaskoczona. To to. A następną rzeczą to przyszły paczki. Misiek, słuchajcie, wygupiłam się.
bo misiek mi kupił buty za 150 funtów już z przesyłką. Ogólnie kosztowały 140 chyba 7, czy coś takiego. Słuchajcie, normalnie ja bym takich butów drogich nie kupiła. Dwa razy w życiu dałam się namówić, będąc w Polsce, na buty z Kazaru. Fakt, nie powiem, buty są super, skórzane, były to kozaki, a drugie to były to buty takie szpileczki. Więc wszystko ładnie, pięknie, ale nie wiem, ja nie jestem zwolenniczką, żeby wydawać dużo pieniędzy na torebki, na buty, no chyba, że macie już tyle forsy, że nie macie co z tym robić. Ale ogólnie, wiecie co, ja wolę na przykład 1000 zł wydać sobie, nie wiem, dołożyć do jakiejś wycieczki, czy sobie jakiś sprzęt sportowy kupić, czy cokolwiek, wiecie, ale nie ładować w ciuchy, w buty. Ja się szybko butami nudzę tak naprawdę, więc ja sobie wolę kupić 2-3 pary za tą cenę, niż jedne. Mówią, że dobrze jest mieć jedne porządne, no ale no nie wiem, ja jakoś tak no jestem inna pod tym względem. Ale tutaj był taki motyw, kochani. Mój misiek ma tą swoją firmę, więc on co miesiąc w miesiąc musi wydawać jakąś określoną sumę na sprzęt taki do pracy, na obuwie, na przebranie, na to, na tamto, taki sprzęt profesjonalny. No i ja tak się pytam, tak, bo on ogląda te buty, te kurtki, to wszystko. Ja mówię, słuchaj, no a dla kobiet tam są rzeczy? No mówi, no są. No już ci raz mówiłem, żebyś sobie coś zamówiła. Ale wiecie, ja to w ogóle myślałam, że to takie są buty typowo robocze, takie ciężary, takie, nie wiem jak wam to opisać. Lubię traperki, ale nie lubię takich bardzo obudowanych, bo mój misiek nieraz tam potrzebuje do swoich zadań specjalnych takie ma buty, które są cholernie drogie, ale się bardzo sprawdzają właśnie u takich specjalistów właśnie w pewnych dziedzinach. No nie mogę wam zdradzić, czym mój misiek się zajmuje niestety, ale no, jest specjalistą w danej dziedzinie. Więc mówię, zaraz. No i sobie chciał zamówić jakieś buty, jakąś kurtkę. Ja mówię, słuchaj, no, a są tam dla kobiet jakieś buty, jakieś kurtki? No pewnie, że są. Ja mówię, dawaj, pokazuj, co tam mają za buty. Może jakieś trapery bym sobie kupiła, jakby były. No są trapery. Czy jakąś tam kurtkę z kapturem, czy coś tak, wiecie, nieraz takie, też lubię rzeczy takie górskie. Więc mówię, warto mieć coś takiego, bo tutaj w Anglii to często takie, wiecie, są pogodnie, ładne, rachciachciach. Ja kiedyś w ogóle byłam taka osoba, że lubiłam takie wojskowe rzeczy, takie rzeczy, bojówki, takie, wiecie, army, coś tego typu, jakieś wojskowe, no. I mówię, pokaż, no, co oni tam mają. No i tak patrzę, bo to zamawiał na Amazonie, ale tam ten sprzęt profesjonalny, tak? Więc zobaczyłam jedne buty. Takie. Bardzo mi się te buty spodobały. Są naprawdę megaśne, jeżeli chodzi o wykonanie. Super. Masywne, porządne buty. Jeżeli lubicie takie rzeczy, ja zawsze lubiłam właśnie. Tutaj się takie wydają malutkie, ale one nie są takie bardzo malutkie. Bałam się, że po prostu też będzie rozmiar za duży, bo tam pisało, że na przykład męska trójka to jest na angielskie, a trójka to jest odpowiednik 36 polskiego. I to było tak, trójka męska, ale czwórka damska, więc ja mówię, ja chcę czwórkę, czyli 38 rozmiar, bo na przykład takie zimowe, czy takie właśnie jesienne, to ja lubię o rozmiar większe, żeby mogła grubą skarpetę włożyć, wiecie o co chodzi. Więc ja mam normalnie 36 trójkę, ale teraz mówię, biorę to. No i mi zamówił i bałam się właśnie tego rozmiaru, że pójdzie coś nie tak, ale są naprawdę super. I ja sobie wybrałam taką skórę, nie lakierek, bo jeszcze były lakierki. Jeszcze były w różnych kolorach, czy to zielone, czerwone, jakieś tam jeszcze kolory były, a ja chciałam zwykłe, klasyczne, czarne i naprawdę mi się bardzo podobają. To jest firma bardzo znana, nie wiem, czy to będzie widać dobrze, Doktor
Dr. Martens. Zawsze mówię Martins. Martens. Dr. Martens. One no, mają tam różne funkcje. Mimo wszystko są przewiewne. No i 100% skórzane. 100%. I dlatego kupiłam takie drogie buty, bo mówię, wiecie co? Tak czy tak musi te pieniądze wydać miesiąc w miesiąc. Więc mówię, korzystam z tego, tak? Ale ogólnie bym nie kupiła. Wiecie, no żal mi na takie rzeczy, pieniędzy. Wolę na przykład coś dzieciom kupić, czy odłożyć, nie wiem, na jakąś wycieczkę, czy na coś innego, czy na jakiś kurs, cokolwiek, tak? Ale nie ładować kasy w bardzo drogie ciuchy. Nie wiem, ja kiedyś nie żałowałam pieniędzy i wypierdzielałam pieniądze w błoto dosłownie. Tydzień w tydzień tutaj w Anglii wydawałam na samą siebie na przykład, no jeszcze nie miałam gromadki dzieci, ale 100-150 funtów na tydzień na przykład, tak? Zdarzało się nawet, że 200 funtów naszło na same ciuchy. To sobie teraz przeliczcie razy 6,50, ile ja pieniędzy potrafiłam wydawać. Drogie perfumy, drogie jakieś najnowsze dresy, czy tam Adidasa, czy jakieś tam inne firmy, wiecie. I bardzo dużo tych pieniędzy po prostu stracałam. I jak sobie tak przemyślałam to po latach, ile ja pieniędzy wydałam, to aż jestem na siebie zła, że aż tyle pieniędzy wydawałam. Naprawdę. Tu restauracje, tu to, tu to. Dzieci też droższe ubrania, też wszystko było takie, wiecie, firmowe, musiało być i tak dalej. Dobrze, że z tego wyrosłam. Dobrze, naprawdę. Teraz jak sobie pomyślałam, to naprawdę mogłabym coś konkretnego za tą sumę sobie kupić, jakby tak złożyć do kupy te wszystkie sumy, które wydawałam. Dobrze, że zmądrzałam. Wiecie, jak nie macie dzieci, macie dom, macie samochód i tak dalej, to sobie, no co, wydawać pieniądze, wiecie. Ale jak już są dzieci, jak już tam ktoś ma jakieś swoje plany, jakieś marzenia do zrealizowania, no to lepiej takie pieniążki sobie zaoszczędzić na coś innego. No ale każdy robi jak uważa. To nie jest to, że ja krytykuję innych, że wydają tyle pieniędzy czy tyle. Jeżeli mają taką ochotę, to czemu nie? Ale ja na przykład, ja jestem na siebie zła, że takie kwoty wydawałam. Naprawdę kolosalne sumy. Kolosalne. I do tego jeszcze loty, przeloty, to tamto, wakacje co chwilę, to coś tam. Także tych pieniędzy bardzo dużo szło. Bardzo. No, także tak wyglądają te buty. Bardzo, bardzo mi się podobają. Takie buty to będę miała przez lata, bo ja butów nie niszczę. Wypastuję sobie. Jakbym teraz wzięła lakierki, one pięknie by wyglądały. Ale z drugiej strony lakierek to się zedrze, a tutaj, wiecie, takie coś to łatwiej jest wypastować i w ogóle trzymać to w czystości i będą błyszczeć. Także jestem bardzo zadowolona, naprawdę. I tak się zastanawiałam, do czego ja będę to sobie zakładała. Do wielu rzeczy, do bojówek czarnych, nie tylko czarnych, ale mogą być też moro. Pomyślałam też, że fajna była stylizacja, jakieś dziargane spodnie z dziurami, czy w ogóle jakieś czarne leginsy i do tego ta bluza na przykład czarna, którą mam taką ala sukienkową, czy w ogóle jakąś oversize'ową bluzę z kapturem czarną. Wiecie, koła, kolczyki, jakiś fajny kucyk. No i fajna stylizacja, taka luźna. Także piszcie, co myślicie na temat tych butów, czy Wam się podobają, czy takie sobie. No ja lubię takie rzeczy. Także to tyle. A resztę zakupów to Misiek sobie kupił fajną kurtkę, zaraz Wam pokażę. No, bo już wcześniej otwierałam. Te buty przyszły dzisiaj, więc mówię, od razu to nakręcę, a resztę rzeczy Wam za chwilę pokażę. Także będę się z Wami żegnać. Jeżeli Wam się filmik spodobał, zostawcie lajka, komentarz, a nawet kilka komentarzy. Dzięki temu będę się rozwijała bardziej. Będę bardziej widoczna, tak? Bo YouTube ukrywa filmy. Więc tak, no i zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jesteście nowi, czy jeżeli z jakiegoś powodu tego jeszcze nie zrobiliście. A dzisiaj się już z Wami żegnam, idę tam szykować wszystko, co trzeba. No i po prostu jedziemy też do tego McDonalda, albo Misiek może zamówi przez internet i przywiozą.
Zobaczymy. No, dobra. To trzymajcie się i miłego weekendu. Pa, pa. No moi drodzy, właśnie przyszły paczki. Zaraz tutaj będę otwierać, zrobię taki unboxing. Zobaczymy, co tam w środku mamy. Rzeczą to jest, nie wiem co to za firma, Jukmo, Dziakmo, nie wiem jak to się czyta, w jakim języku. Ale w każdym bądź razie jest to pasek taki, można powiedzieć, roboczy. Zaraz tutaj do środka zerkniemy. Tutaj jest taka instrukcja, jak tego użyć. Prawidłowo. Zaraz zobaczymy, kochani. Zaraz zobaczymy, co to jest. Wiecie co, ja to otworzę i zaraz do Was wracam. Zobaczcie, tak tu wygląda ten pasek. Jest taki dosyć mocny. To jest taki naprawdę roboczy pasek. Czy tam dla inżynierów. Dobry pasek to jest. Tutaj widzicie, ma tą sprzączkę taką. Dosyć masywnie urządzona. Z dobrego materiału widać, że to jest takie porządne wykonanie. Nie wiem, ile ten pasek kosztował, ale podejrzewam, że jakieś 20 funtów, 30, gdzieś tak mniej więcej. No, dobra. To jest pierwsza rzecz. Zobaczcie, tak te bojówki się prezentują. Tutaj mają dużo takich przeróżnych kieszoneczek. Tu po drugiej stronie mają takie kieszonki. Tutaj mają takie. I tutaj zamiast ściągaczy to mają taki suwak. No, wydają się fajne. To jest oczywiście produkt chiński z Amazona. Nie wiem, ile dał za te spodnie. Postaram się dowiedzieć. Także zobaczę. I jeszcze chyba są jedne takie Moro. Tak, tak. Są identycznie uszyte, tylko po prostu inne kolory. Dosyć obszerne są te spodnie, dlatego że mój misiek jest dosyć wysoki, no i taki, wiecie, no facio. Także tak to wygląda. Tutaj też ma suwaki na samym dole. I oczywiście też z tyłu, kochani, już Wam pokazuję. Też są takie kieszenie i tak tutaj jest, widzicie, uszyte w taki sposób. Widzicie? Nie wiem, czy to dobrze widać, ale takie na pupę. Tutaj takie zaokrąglone. No, nie jest to bardzo gruby materiał, ale wydaje mi się, że są w miarę dobre. Zobaczcie, ta kurteczka jest z prawdziwej skóry. Tutaj ma taki kaptur wszyty. O, tutaj ma taką stójkę, taki pasek. Dosyć porządnie uszyta. Tu ma takie ściągacze. Tu w środku ma wszytą tą bluzę. Zaraz to rozpakuję. Czekajcie. No ładna kurteczka, muszę Wam powiedzieć. O, a tu w środku ma taką kieszonkę, tutaj też ma kieszonkę, a tutaj jest taki misiu, polarek, to jest XL-ka. Także no, ładna, muszę Wam powiedzieć. Jeszcze te buty, które przyjdą pocztą, to on też sobie zamówił takie podobne trochę do moich, też takie traperowate, to do tej kurtki będą fajnie wyglądały. A wiecie, to są takie typowo robocze niby rzeczy, ale akurat ta jest w takim stylu, że można chodzić nawet tak po dworze, wiecie, taka trochę wersja sportowo-elegancka, także no, powiem Wam, że fajna, podoba mi się ta kurtka. Jakby była na mnie taka, to też bym sobie taką wzięła, bo ja lubię skórzane kurteczki, szczególnie właśnie w takich kolorach, brąz czy czarny, bardzo fajna, naprawdę, podoba mi się ta. Tutaj lubię też takie, wiecie, jak są na ramieniach takie paski. Bardzo mi się też to podoba. I tutaj stójeczka też mi się bardzo podoba. No, ciekawy model. Nie wiem, ile za tą kurtkę dał, ale na pewno nie mało. Postaram się dowiedzieć, to Wam wkleję ceny. No i to wszystko właśnie z Amazona. Ale to jest, no, to są ciuchy dla
dla pracowników. No, dobra, dobra.